prezes Dariusz Sułek, prezes najpopularniejszego zespołu na Opolszczyźnie, czyli Ornicza Opole. No, przyjemne wyróżnienie, bo stricte od kibiców. Tak, to prawda. Do ostatnich minut walczyli z Ornicą Opole głównym górnym. Obra przyjechała z nami na tym tam chyba 1000 osób. Bardzo nas to cieszy, dlatego że to jest wyróżnienie nie przez kapitułę, tylko przez ludzi, którzy chodzą na ten sport, oglądają go, może też amatorsko uprawiają, więc tym bardziej to wyróżnienie. I myślę, że dodatkowo ono powinno nas mobilizować jeszcze i jeszcze mocniejszej pracy, do tego, żeby pokazać, że zasłużyli na to tytuł, że nie jest to przypadek. Panie prezesie, o ile dobrze pamiętam, to dostaliście 21 tysięcy głosów. No chciałby pan mieć halę na 21 tysięcy kibiców, no i żeby była pełna cały czas. No głosów dostaliśmy ponad 22 tysiące, ale nawet jakby była hala na 21 tysięcy, no to niestety na chwilę obecną to myślę, że tylko w NHL, nawet w Czechach bodajże hale są mniejsze na około 10 tysięcy. Jeśli nam się uda zapełnić naszą halę na Toropolu na 3 tysiąca ludzi, wtedy już będzie naprawdę, myślę, że duży sukces, a jest duża szansa to wykonać w czasie, kiedy jakbyśmy przeszli pierwszą fazę play-off. No ale zobaczymy, to jest sport, czas pokaże. 2014 rok dla Ornicza Opole był dosyć niesamowity i mówię to z pełną świadomością. A jaki będzie ten rok 2015? Na pewno będzie trudniejszy. W roku 2014 przed nami, jak już udało nam się wejść do Ekstraligi, nikt przed nami nie stawiał jakichś żadnych celów. Tak? Byliśmy Beniaminkiem i każdy liczył na to, że mogą się zdarzyć dobre wyniki, ale nikt one jakby czegoś nie wymaga. W tej chwili niestety apetyty pewnie będą większe. Kiedy się sezon skończy, będziemy musieli się mocniej przygotować do przyszłego sezonu. Na pewno będzie już ze strony kibiców większa presja. Będą też wymagali od nas już też lepszych wyników. Nie będziemy już też Beniaminkiem, tak? To już okaże się, to, że jest drugi nasz rok w Ekstralidze, więc na pewno będzie ciężko. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej. Chciałbym życzyć sobie samym naszym chłopakom, drużynie i kibicom, żeby... Ja myślałem, że znam się na sporcie, ale jak obserwuję czasami wyniki Ornicza, to się okazuje, że się chyba nie znam na sporcie, bo jakim cudem możecie bez problemu, znaczy może po delikatnych problemach wygrać z liderem, a potem przegrywacie z drużyną teoretycznie słabszą. Jakbyście szukali cały czas tego konstansu, takiego spokoju w tej grze, żeby mieć cały czas to pewne, nawet czwarte, piąte miejsce. Prawda jest taka, że mamy drużynę bardzo młodą, złożoną w połowie z wychowanków. To są chłopaki jeszcze trochę nieopierzeni, jeśli chodzi o sport, ten najwyższej klasy wyjątkowej. Brody nie rosną na play-offy. No, niektórym rosną. Natomiast prawda, tak jak mówię, jest taka, że jeszcze to jest nasz pierwszy sezon. Większość tych chłopaków naszych pierwszy raz w ogóle ma styczność z Ekstraligą, z taką potężną ilością treningu, z ilością meczy, z taką intensywnością i z tak ciężkimi meczami, bo nie ma co ukrywać, że jak gramy z Sanokiem, z Krakowią, no z tą czorową czwórką, to są to drużyny, które są bardzo wymagające dla nas i musimy zupełnie inną taktykę przyjąć, żeby z nimi powalczyć jak równy z równym. Oczywiście to też nie zawsze się udaje. Te wyniki czasami są różne, natomiast nastawienie, jak już się gra z drużyną słabszą, wtedy też jest pewnie psychicznie trochę inne, chociaż trener tutaj robi bardzo dobrą robotę i nastawia chłopaków na tyle, na ile może, żeby walczyli z każdym, nawet słabszy czy mocniejszy, to nie powinno mieć na nich znaczenia. Ale i tak z perspektywy, jak jeździmy Lamborghini i nagle przysiądziemy się do Poloneza, to wiadomo, choćbyśmy sobie nie wiem co wmawiali, to i tak dalej będziemy jechali do Poloneza.